Okej okay, proszę Państwa, zobaczmy odpowiedź Diablesa na zarzuty konopa. Zobaczymy Wypłacił milion faktura. A komentarze do wydawania osądu? sądu. Mam w Fortnite'a przed tym jak zaczął rozmawiać o tym, co inni robią w życiu. Bo napisałem może mogę wysłać faktury, to jak może być... Tutaj? Milion za swoje wykręciłeś? Nie, tak. ja miałem wtedy balans, dostałem oni balans. Dlatego ja wiesz, byłem zaskoczony, że oni mi to wypłacili. A ty... No. Ja pierdol... Ale zro... ale... What? ja bym się zapłacić od setki od miliona. Ha, ha ha co za frajer. Elo? Jaki to masz Elo? Na tym koncie? Unranka do unranked unranka. Tak zagłosowałbyś na trampach gdybyś mógł? Tak, czemu? czemu? Hmm. Wyzywanie kuriera ten... Widzowie tajemnica, Ukraińcy, ja coś o filmie Konop. O jest. Ewron. O filmie Konopa. Tu. Sajo i komentarze ludzi w internecie. Depresja, gadka Ksaju o życiu i biznes. Rozmowa z Diablesem o fakturze. O jest, proszę bardzo. Na samym końcu dopiero. No okej. Okay. No co tam? Słucham cię. Witam, Widziałem Cię na Twitterze, jak pisałeś o tym, że Konopowi odpisałeś, no. ale nie pasowało mu do narracji to, co napisałeś. No. Ja no. chciałem Cię zainteresować, czy będziesz jakieś stanowisko w tym. Półtora miesiąca temu to nie napisałem, półtora miesiąca temu to odpisałem. To nie jest tak, że ja mu to odpisałem. To prawda, dziewczynę. jestem tak. w stanie to potwierdzić, że kontaktowałeś się z tą wcześniej, no? Słyszałem eee, o tym. Bo Mam po prostu screeny z rozmowy. Ja dostaję te pytania, które są zadane na filmie. To są pytania, które zadał mi na Instagramie i ja mu na nie odpowiedziałem. A pokazywałeś te odpowiedzi? Nie, pokazywałem. Czekam, żeby on pokazał. Jak... Przecież to jest. To, wydaje się, że to jest w jego interesie. Pokazać to w momencie, kiedy yy, chce być w 100% klarowny, no nie? No nie, w sensie, okej, okay, ale no to wychodzi na to, że skoro ich nie pokazał, no to nie chce być klarowny, tak? I to Ty powinien się pokazać, tak jakby, że. Bo teraz jak puściłeś Farmazona, że wiesz. Bo tam widziałeś komentarz, typu tam chyba tysiąc lajków zgarnął ten, że za późno odpisałeś, dopiero jak się zaczęła dupa, palić, coś takiego. No, no nie, no mam. Psz, to, kurczę no. Ja powiem tak, ja czekam na tego, jak on będzie odpowiadam na tłumaczenia się streamerów, tego jestem po prostu ciekaw, wiesz? Ja czekam na ten film, ponieważ ja się nigdzie nie tłumaczę, a mówię tylko o tym, o. pisze, o, właśnie napisał do ekonomii, Siemka... Powiedzmy to sobie szczerze, większość influencerów to degeneraci, schazardziści i hipokrydzi. Znaczy, ja się z tobą zgodzę, ale pamiętaj o tym, że to nie tyczy się influencerów jako influencerów, tylko jako ludzi po prostu. Ludzie... My jesteśmy tacy po prostu, jesteśmy w większości degeneratami, i hi hipokrytami. Ja sam jestem hipokrytą w wielu y, rzeczach i powiem ci szczerze, że chciałbym robić inaczej, a na przykład później się zatrzymam chwilę i, i sobie uświadamiam, że zrobiłem coś, czym gardzę na przykład w życiu, nie, mi chodzi. Nie mówię o YouTube tylko ogólnie w życiu i potem muszę się zatrzymać, i muszę sobie uświadomić, że ej kurwa, nie będę tym robił, bo ja tym gardzę, nie? Więc jakby to jest na takiej zasadzie. No to nie wiem, no samo to, że kiedyś grałem właśnie w grze tyle, że wydawałem pieniądze realne. A gardzę w sumie tym, że wydaje się realne pieniądze w grze i kurwa kupuje się nie wiadomo, co tam i jakieś losy masz. Więc, a robiłem to, więc to też kurwa, tak mówię sobie, w samu szeset palnąć, więc jestem lekkim hipokrytą, nie? Będzie jeszcze live po 21, bo jadę do domu i nie mogę oglądać podczas jazdy. Powiem ci szczerze, nie wiem, ragacji. Nie mam pojęcia. Ja Piszesz że mi do twojej narracji pasowało to, co odpisałeś, co mi w twojej odpowiedzi nie pasowało do narracji, że wykryciłeś fake milion i szukałeś widzów. Czaisz, ale czaisz to, co jest najlepsze. On... Ja, teraz nie... napisał? Teraz? Nie, bo to był mocny argument, bo ten Diablos wykręcił milion i ten... Ale to się tak troszeczkę dziwię, czy kurwa nie jest na takiej zasadzie, że czemu on się nie chwalił wcześniej, że wypłacił tego miliona w momencie, w którym wygrał. Tylko teraz on mówi, że on wypłacił tego miliona. To troszkę dziwne dla mnie jest. Tak, to opisał i to 12... Bo w momencie, w którym wygrał ten milion i chociaż się nie cieszył nie wiadomo jak i był zdziwiony, że on może to wypłacić. W ogóle takie... Jak jesteś zdziwiony, że możesz wypłacić? Przecież jak wygrałeś ten milion, to, powi... to w ogóle twoim jebanym obowiązkiem tej, tej strony jest to, żeby ci wypłacić, nie? A on był... Sam jeszcze przed chwilą powiedział, że jest zdziwiony, że mógł wypłacić. Czyli... Wiesz o tym, że normalnie nie można wypłacić, czyli możliwe jest tak, że mu pozwolili wypłacić, tylko jemu wypłacić. Czajcie o co chodzi. A jak ktoś randomowy by wygrał, to wtedy chuj byś nie mógł wypłacić, nie? Nie wypłacił, bo grał za free balance. Mówił wiele razy na streamie swoim, że co, że wypłacił? Ale mógł pokazać wcześniej. Jak Ja bym mógł kurwa wygrać milion z Zeta jak, na jakiejś stronie, którą reklamuję. No, bym później, jak wygram ten milion, to jest takie kurwa. Po pierwsze, darłbym się jak głupi, że wygrałem milion. No, chyba, że mam tak dużo pieniędzy, że dla mnie to jest kolejny milion. Ale normalnie bym pokazał później wypłatę i mówię, Patrzcie, wypłaciłem ten milion. No, i dlatego polecam stronę. To jest na takiej zasadzie, bądź transparentny, kurwa. I wtedy nie mam nic do tego. teraz to widzę. Okay. No, po półtora... Dla mnie był to mocny ten, bo ja oparłem to, że typ wygrał milion i nie mógł tego wypłacić, czyli reklamował skan. Więc dlatego mocno zareagowałem na film Konopa. Więc jeżeli on rzeczywiście wypłacił ten milion i ludzie mogą rzeczywiście wypłacać pieniądze, które wygrywają, chociaż mało kto wygrywa i jeżeli on nie miał podkręconego tego dropu, co, co wątpię, bo miał na bank podkręcony, no to ten, i że czy to nie były fejkowe pieniądze. On się sobie to odpisał, bo zaczyt tweet na tym, na. Yy, jak się nazywa? Na Twitterze. Na, na Twitterze. I ja nie rozumiem, czemu on tutaj idzie w jakąś wojnę ze mną. W finale, gdzie on sam rzucał to do swoich newsów, w ogóle jak to było ich z lat temu. I druga sprawa jest taka, że nie wykrociłem niczego fake, bo napisałem mu, że mogę wystać faktury. Tak może być. Fake. ja mówię, a druga sprawa jest taka, bo ja mu powiedziałem, napisałem tam, że... Bo się zapytał też, dlaczego przestałem nagle kręcić magicznie. No to ja mu, ja mu powiedziałem, że przestałem kręcić, ponieważ był moment taki, że było to zbugowane, to się dowiedziałem, dostałem wiadomość na czacie od widza, że dzień wcześniej oglądał jakiś odcinek, chyba u Isamu kogoś, i mówił, że jedna skrzynka mu cały czas oddaje. I to skrzynkę zacząłem abuzować, abuzowałem tą skrzynkę i potem ktoś tam hotfixował to na szybko i zacząłem przegrywać. Więc jak zacząłem przegrywać, to no, yy, analogiczne, że przestałem grać dalej, no ja, no ja nie wiem, czy to jest tam takie ciężkie My jak ma takie teczki na ludzi i ma tego woda, to nie widzę problemu, żeby to po prostu obejrzał całe. A... No to, to coś mi tutaj się nie zgadza, bo jakby, czyli była jakaś zbugowana skrzynka, i on grał na tej zbugowanej skrzynce, wygrał ten milion, i teraz później już nie grał. Jak, się, jak przestał wygrywać. Jest w takiej zasadzie? Wygrał, nie cieszy się. Źle nie wygrał. Źle nie wygrał. Nie cieszy się. Źle trochę mnie to bawi. Nie no, jeżeli kurwa, wygrywasz milion złotych, to co? Nie reagujesz? On tam nie reagował. Jeszcze się był zdziwiony, czy może to wypłacić. No to to takie sugeruje ci troszeczkę, że jednak coś jest niehalo. Jak typ ani się nie cieszy, że wygrał ten milion. Jest zdziwiony, że może wypłacić, i kurwa, typ do niego dzwoni. I on jest zdziwiony, że on może wypłacić, czyli wiedział, że nie będzie mógł tego wypłacić, dlatego się nie cieszył. Podkręcone, wygrane, no. A czemu, a wiesz, on się pyta, czemu się nie cieszę, że wygrałem? No, nie? no sytuacja jest prosta. Masz przykład na Bookmachera, gdzie na Bookmacherach masz sytuację taką, że jeśli jest jakiś błąd strony yy, i oni ci pokażą, że był to błąd strony, to nie muszą ci tego wypłacać. A kiedy on ci wypłacił. No dobra, ale, ale to kurwa. Czyli wiedział o błędzie, czyli grał z błędem. Tak? To jest na takiej zasadzie. Czyli w tam... Ale to, to on mówił na tym na live'ie, że ta skrzynka jest z błędem prawdopodobnie, albo jest zbugowana i on grał? To, to, czyli co? Czyli on, Czyli wiedział o tym, że ta skrzynka jest zbugowana, więc się nie cieszył, bo wiedział, że mu nie wypłacą. To jest na takiej zasadzie. Ma to sens, a, a troszeczkę z drugiej strony... Pokój grałeś, jak widziałeś, że ci nie wypłacą. Czy może to był, może to był taki łód tego, że, że a może jednak wypłacą, tak? I ostatecznie wypłacili, bo on gada, że wypłacili. No, nie wiem. nie, nie wystawili tą fakturę. Tak, ja mam faktury wystawione. Wszystko mam wystawione i ja mam wszystko opodatkowane. O to chodzi. Ty, to w sumie całkiem sporo zmienia szczerze, że jak masz fakturę i tak dalej. W sumie. Bo ja, ja mu napisałem, że y, powiedziałem mu. Że to pokaż to jest faktury, a pokaż te faktury, a no? pokaż te faktury. Pokaż te No Nie będę teraz ci pokazywał faktur na streamie. Faktur, ja faktur, jak o, ma, jak o, będę miał pokazać fakturę i rzeczy, rzeczywiście pokazać fakturę, że będzie już, że ktoś mi będzie do ściany wszystko, przy, nie ma problemu, Pokażę, że fakturę. Jest to co. Słuchaj, stary, najprostszy sposób. jest Ale taki... teraz cię przyciskają, kurwa, to, to, to jest takie mącenie trochę lanie wody mam wrażenie. W momencie, w którym mam takie oskarżenie na mnie, że oszukiwałem swoich widzów i, i po prostu. I są takie oskarżenia po prostu i ludzie są wkurwieni, bo reklamowałem jakiś skam, a ja mówię, że nie, że to żaden skam, ja mam potwierdzenia na to, to pokazuję te potwierdzenia. Jakby no nie ma najmniejszego problemu, oskarżasz mnie o skam, no problemu, pokazuję ci papiery, żaden kurwa skam, wygrałem legalnie, opodatkowałem wszystko, perfekto, grajcie sobie też, bo wy możecie wygrać, możecie przegrać, tak to działa kurwa. Ale w momencie, w którym on teraz leje wodę, no nie, nie, nie będę pokazywał, bo jak będę przyparty do muru, to wtedy pokażę. to jest dla mnie lanie wody, to jest głupota. No chyba, że się tym nie przejmuje i uważa, że w ogóle nie, jakby nic nie straci na tym, jakby, że ma wysrane na to po prostu, no, Nie straci zaufania widzów i tak dalej, no to spoko, no, to jak uważa, że tak, no to okej. Okay. Tak, wystarczy wejść sobie na... Hej, how are you? Eee, jakiś kurwa, dalej. Bookmachersko to co innego, gdzie zakładasz się o konkretną rzecz i nie masz elementu losowego w stronie, a w real life, u Kubona? U Kubona wystarczy sobie weźć. Zaczęto u Kubona, że yy, ja to chyba dwa lata temu kogoś tam u Kubona na czacie tłumaczyłem, jak to było. Jest no. sytuacja taka, że miałem balans, który wiesz, dobiłem tam balans, który był milion. Potem po otwieraniu tego balansu miałem jakieś 600 tysięcy, z czego rozdałem część skinów widzom. I potem jak chciałem te skiny y, zabrać, to te skiny po prostu sprzedałem. A ten milion wykręciłeś za swoje? Milion za swoje wykręciłeś? Że y, ja wpłaciłem i za swoje kredyty. Nie, tak. ja miałem wtedy balans, dostałem od balans. Dlatego ja wiesz, byłem zaskoczony, że oni mi to wypłacili. Dlatego wiesz, oni zostali do cieszyci do, do tego, do ściany. Ch**a ty, no. ja pier... Ale zro... ale. What? No ja wiesz, ja, ja nigdy niczego nie chowałem. Ja nigdy, nie, ja nigdy niczego nie chowałem, nigdy nie ukrywam. Ja otwarcie mówię to od 3-4 lat do tym mówię. Nie, od 3 lat do tym Czyli mówię. Czyli te wszystkie pieniądze, które zarobił Kidrop na nieletnich dzieciach, rozdał tobie. Taki Robin Hood trochę. Od bogatych A. dzieci do biednego serca. No tak, tak, na, najeba... mi tak. dzieciom, tak, żeby miały co jeść. Ej, Często, że ty mi... tego, że jesteś najprawdopodobniej w takim razie pralką. Co znaczy? Jesteś pralką. No nie jestem pralką. Jesteś pralką brudnych. Nie jestem pralką brudnych. I to mógłbyś moje 20 subów końcu oddać Uuu, CBS tutaj Kurwa. to on grał za, za fake balas i mu wypłacili Milion? Ja pier... to to... No powiem tak, tego się za nie spodziewałem, ej, te, no naprawdę takiego a od komu się nie spodziewałem za ch... A to ja nie, ja nie rozumiem jednej logiki dla Piesa, bo mówisz jak będzie przypary do muru, to wtedy to... Czyli się ten... Okej, okay, dobra. Jezu. Yes. A dlaczego inni streamerzy, którzy wygrali, Milion, na przykład i samo czy Power nie wypłacili swoich wygranych? Tylko on jeden to zrobił. Wypłacił mu w skinie, czy na fakturze w końcu? Jakby ma fakturę na to, że wypłacił sobie chyba pieniądze. Tak czy. czy to jak Jak skiny, to raczej faktury nie ma, że kurwa skiny sobie wypłacił. Więc wypłacił 400 tysięcy które 400 tysięcy Przepierdolił na grę plus jakieś skiny, które rozdał widzom, a 600 tysięcy zgarnął dla siebie, tak? I mu wypłacili. O to chodzi, tak? Dobrze zrozumiałem, czy nie zrozumiałem. Ale grał za fejkowe pieniądze, czyli teoretycznie fejkowe, czyli za nich, za firmę, ale to mogły być pieniądze, które były wliczone w jego wynagrodzenie za, za reklamowanie tego. Więc teoretycznie one nie powinny być fejkowe, nie? Ale rzeczywiście nie wpłacił żadnych swoich pieniędzy Siema, cześć Krystan yy, A skąd wiesz, że nie wypłacili? Jakby wypłacili To by powiedzieli tak swoją drogą Nie? Póki co to nikt z nich nie wypłacił Nikt nie przyznał się, że wypłacił Nikt z nich nie wy... Nie przyznał się, że wypłacili pieniądze Nikt Pokaże wszystko i powie Kurwa, no chyba jest teraz, czy nie? No ja bym od, ja bym od razu po taki, czymś... a może jestem po prostu Bany. Nie, ja mu napisałem, ja napisałem, mi, piszesz gdzieś, że mi do narodzenia... Ale to jest dla mnie lanie wody. To jest, co, coś tu mi śmierdzi, coś mi się tu nie styka. Typ jest rzucony do tablicy. I zamiast w tym momencie pocisnąć konopa, stworzyć na przykład, dajmy na to swój film, albo po prostu wytłumaczyć, pokazać fakturę, wypłaciłem, to nie był skam. nie reklamuje skamów. Jestem też zapewniany, kurwa, że... Cała strona jest legalna, w śledztwie prawa. Byłem zapewniany tak przez menadżerów i ja mam w dupie. Ja się nie uważam za oszusta. I jakby dla mnie to by bardziej przekonywało i pokazuję fakturę, wypłaciłem te pieniądze. Grałem rzeczywiście nie za swoje, ale to dali mi te pieniądze firma, ponieważ ja ich reklamuję, więc to jakieś wynagrodzenie dodatkowe dla mnie. Tak? To jest na takiej zasadzie. Tak to powinno działać. I ja mówię spoko, nie? Jakby mówię spoko, czyli nie reklamował skamu. Bo ja z filmu Konopa uznałem, że Diables promował skam. Bo dla mnie to działa po skam zwykły, że to jest zwykłe oszustwo. Ale jak w momencie, w którym on wylosował, wygrał i wypłacił, to nie jest dla mnie skam, tylko po prostu zwykła strona hazardowa, jak kurwa jest milion takich innych, nie? Pytanie tylko, czy miał podkręcone to, ale on sam gada, że kurwa grał na z, yy, zbugowanej skrzynce. Takie I dlatego się nie cieszył, bo myślał, że po prostu mu nie wypłacą. To jest dla mnie dziwne. Nie? To, to mi się troszkę nie styka mi się tu. Jest to dziwne tłumaczenie po prostu. Dla mnie to jest po prostu dziwne tłumaczenie. Jest zapewniany przez tych samych menedżerów, z, yy, ze strony Streamowe cokono, też się je, jest podpięty. Ja nie wiem, kurwa, po prostu, jeżeli ci tłumaczą ludzie, kurwa, że to jest legalne i prawnicy ci mówią, że to jest legalne, to na jakiej podstawie ty masz twierdzić, że to nie jest legalne? Tylko i wolność nie, twoja moralność może ci nie pozwolić, jeżeli wiesz o tym, że oni to są skamerzy i że nie posiadają tego, co kurwa losujesz, no to wtedy twoja moralność, to już, to już zależy od ciebie, no to wtedy jesteś dla mnie oszustem, nie? Jest kamerem zwykłym. Ale on mógł nie wiedzieć po prostu. Skoro wypłacił, skoro grał, Wypłacił te pieniądze, no to on myśli. I prawnicy mu mówią, że jest legalne. Menadżerowie mówią mu, że jest legalne. Ma na to dowody, no to jakby ja rozumiem, że on jest przekonany o tym, że to jest legalne w, w świetle prawa i, i po prostu zaczął to promować, bo na tym zarabia. Ja nie mam nic do tego, że ludzie sobie zarabiają, kurwa, na promocji różnych rzeczy, nie? Ale no kurwa, jeżeli promują coś, co jest skamy, no to wtedy mam problem do tego. A z filmu Konapa wywnioskowałem, że zeskamował wszystkich. Nie rozumiem, dlaczego nie chcę pokazać faktur. Nie czaję tego. Nie pasowało to, co pisałeś, co mi w twojej odpowiedzi nie pasowało do narracji, że wykręciłeś fake media i oszukałeś widzów. No ja go oszukałem widzów, ja go wytłumaczyłem wszystko po kolei. Ty, no, ale w sensie, tak, to, to, to nie jest tak by że to, to jest huge, co Diables powiedział? Bo to jakby, fa faktycznie w takim razie... Albo ja jestem głupi, ja, ja zakładam taki scenariusz, w którym jestem głupi, widzisz? I właśnie od tego są mądrzejsi tak jak na przykład... Ksajo, albo nie wiem, cokolwiek inny. Nie kręcił miliona, wykręcił fake milion? No tak, wykręcił fake milion, ale mu dali tego miliona, bo jesteś z lat to jest twoja wina, że masz taką chorobę, a z metyna co mają otyłość? Nie wiem. Co ty kuba? tutaj lo, lo... Ja uważam, że jeśli ktoś ma podkręcony drop, to promuje coś innego niż to, co klient dostanie. To dla mnie jest kam. Tak, też masz rację tutaj, nie? Tu ragazzi masz całkowitą rację. Jeżeli on jest świadomy tego, że. Jest to po prostu skam. Znaczy, jeżeli on jest świadomy tego, że on ma podkręcony drop, albo jest świadomy tego, że ta skrzynka jest zbugowana, i losuje na tym, i zachęca ludzi do tego, żeby to robili, bo on gra na fejkowej kurwa tam skrzynce jakiejś zbugowanej, no to rzeczywiście oskamowujesz ludzi, bo oni nie wygrają po prostu na tym. I rzeczywiście grał na fejkowych pieniądzach. Ale może być tak, że grał na pieniądzach, które mu się należały zgodnie z umową za promocję. Więc mogą być wcale nie być fejkowe, nie? I dlatego mu wypłacili. Dobra, już mi się nie chce grać. Za, dużo, za dużo jest kurwa niejasności i za dużo jest lania wody z jego strony. I zamiast kurwa po prostu powiedzieć Konopski, pojebało cię. Jakby masz tu kurwa papier, nie? Masz tu papier. Pytajcie o co chcecie, jestem kurwa niewinny tyle w temacie i mnie by to przekonało. A tutaj to tleje wodę, pierdoli 3 po 3 Co mi ten humor? Jak kurwa z No kurwa! Zjebę. Ja mu suba dałem! czym eee... No właśnie, kurwa! No właśnie, ja nie jestem żaden z Kurwa, suba zlikwidowało mi tak. Diabeł myśli, że Diabeł jak wypłacił milion? Zlikwidował czy nie? Obejrzałaś mi kolopa. I wypłacił czy nie? nie? No bo. Wiesz, no chłopo, o co ja się mówi? Wypłacił, no? To, no to Widzów na kasę, na skrzynkach, a nie mówić, że oni. No kurwa, tam tak. w tym siedział. Chłop zrobił, mówi, że zrobił 700 tysięcy wysiedleń, a kurwa 20 milionów wysiedleń muzyki z kanału, z kanału tak. gdzie kiedy dobrze zbanowany, Więc o czym on bierze? Ej, nigdy nie widziałem tak w kur diablesa. Zgiftu... No, no ale tu akurat e, wiedziałem, że zaatakują Konopa za to, bo tu rzeczywiście Konopski poleciał hipokryzją. Sam usunął filmem, mimo że wiecie. Powie... No dla mnie Konopski mocno cwaniakuje, ale i tak, i tak uważam, że ten film jest bardzo dobry bo może otworzyć ludziom oczy i spoko, ale kurwa poleciał tam grubo, ponieważ nie był transparentny i wiele rzeczy, które sam robił, to wytyka wszystkim innym, nie? I nie przyznał się, bo poleciał powierzchownie po tym temacie, też uważam, że poleciał powierzchownie. Yy, promował kurwa kidropa sam, yy, sam losował i to nie jako 14 czternastolatek, bo również jako dorosły człowiek. I jako dorosły facet walczył w fame MMA, i też promował, kurwa, to wszystko. Więc no, kalo to też jest takie dla mnie, wiecie. Ale i tak nie zmienia faktu, że to, kurwa, zajebisty materiał zrobił i, i jakby dla mnie bomba, nie? Bo może uświadomić sporo osób. I mam nadzieję, że uświadomi.